Hej, siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w 7 odcinku naszej przygody z grą UFC 4. A więc tak, 5 zwycięstw, 1 porażka, tak to jak na razie wygląda. Nasz następny przeciwnik, Luis Neves, już wiemy o nim, że ma dwie gwiazdki ogólnych umiejętności, czyli ogólnie jeden ze słabszych przeciwników, z którymi będziemy walczyć. Wiemy, że jest kickbokserem i wiemy jeszcze kilka innych rzeczy o nim, a więc wiemy, że ma dobre kopnięcie okrężne w tułów, kombinacje kickbokserskie, tradycyjne oraz jab to są tylko dwugwiazdkowe umiejętności i on się nimi szczyci, tak więc jest słaby. Półtorej gwiazdki grapplingu tylko, 2,5 zadawania ciosów i 2 gwiazdki wytrzymałości. A więc to wiemy o naszym przeciwniku. Obóz treningowy przepracowany dosyć potężnie. Skupiłem się tutaj na zadawaniu ciosów w parterze oraz w stójce, tak więc głównie trenowałem ciosy. No i ewolucja, mamy 40 punktów ewolucji, tak więc sobie wydamy je. Zobaczmy na co. Czyli tak, celność 3 gwiazdki. Blok możliwe, tak, blok zrobimy sobie na 3 gwiazdki. No i tak. W przyszłej walce. Chciałbym tutaj zakończyć to w parterze, ale i tak jesteśmy bardzo mocni, tutaj widzę. Tak więc może w te rzeczy, w których jesteśmy słabi, bo akurat mamy słabego przeciwnika, więc w stójce tutaj ruch głową polecimy i 9 punktów nam tylko zostało, tak więc już wszystko. Nie starczy nam pieniędzy na nic, znaczy tych punktów umiejętności, ewolucji zawodnika. No dobrze, tak będzie wyglądał Tyler przed tą walką, tak więc myślę, że od razu przechodzimy do niej. Szum medialny niski, ale jak dobrze się postaramy podczas walki, on powinien wskoczyć na średni. Tak więc trzygwiazdkowy Tyler Dufresne będzie podejmował Luisa Nevesa. Coming up next, a UFC lightweight division bout. A Nevas jest już na 14 miejscu. No dobrze. 14 miejsce Nevesa. Tak więc możemy trafić już do pierwszej piętnastki. A Neves nie chce się tutaj stuknąć. O, proszę, już proste mu tutaj weszły. Ależ piękny prosty. Bardzo dobrze to wygląda. Dawaj tutaj cyk, może jakiś kop potężny. Tak jest! Dawaj go teraz, kończymy tutaj w gardzie. Nie ma szans, wszystko wchodzi. Tak jest, ale szybki knockout. 37 sekund potrzebował Tyler na ten knockout. Naprawdę wyśmienita walka. Nie spodziewałem się, że będzie tutaj dominacja Tylera, ale nie spodziewałem się, że aż tak. Zobaczmy powtórkę. No tak, tutaj tym kopnięciem z wyskoku lewą nogą załatwiliśmy Nevesa jeszcze raz. Dobrze, znamy zwycięzcę. Będzie tylko jeden. No i tak, to można tutaj działać sobie, nie? A więc 37 sekund, 85 tysięcy dolarów, tak był średni poziom. Dobrze, już ósmy tutaj prawie level bohatera. No i tak, jeszcze chciałbym zobaczyć. Tak, 85 tysięcy, średni szum medialny, 16 tysięcy fanów, bardzo ładnie. Okej, okay, to więc kolejny tutaj knockout i premie kontraktowe. A, czyli to jest koniec naszego obecnego kontraktu. Dobrze, zaraz sobie zobaczymy, jaki będzie nowy. No i cyk. Kontrakt zdobyty, już na czerwono, 4 walki. Tak więc tak jest, jesteśmy w pierwszej 15, 24 tysiące za udział, 24 za wygraną, 12 premii za walkę wieczoru. No i zobaczmy teraz kolejną premię. Czyli mamy dwie zrealizowane jak na razie. Ukończ przed czasem dwie walki, ale tutaj mnie interesuje duża ilość pieniędzy. Czyli zakończ kontrakt na pozycji numer 1 lub wyższej. Wow, no to raczej nie. 3 razy przez knockout 45 tysięcy oferują. 75, wygraj 3 lub więcej walk z rzędu. Dawaj, lecimy za 75 tysięcy. Kontrakt zaakceptowany. No i zaraz poznamy pierwszego przeciwnika na tym kontrakcie. I będzie nim James Vick. 16 zwycięstw, 5 porażek, 35 lat, 191 cm wzrostu, a więc będzie tutaj przewaga zasięgu ramion.
Tak więc też możliwe, że w parterze będziemy tutaj walczyć, ale też nie wiemy nic na temat naszego obecnego przeciwnika. No ale spoko, on nie jest rozstawiony tutaj, widzę. Tak więc myślę, że możemy zaakceptować tą walkę. 5 tygodni mamy treningów. No to myślę, że standardowo będę wam pokazywał najciekawsze urywki. No dobra, zauważyłem, że mamy tutaj jakiś punkcik w mediach społecznościowych. Tak więc zobaczmy, co tam się dzieje. A więc Morais, coś tam, ale nie możemy z nim pogadać. Na czym tam skończyliśmy? Aha, dobra, okej. Okay. John Anik, no no Durden, w tym tygodniu masz już liczbę koło nazwiska, jesteś już w top 15, co cię czeka dalej? Patrzę na zawodników ze szczytu tej listy, jestem zadowolony, ale nie usatysfakcjonowany. To za fanów, gwarantowana oferta walki z Anikiem chyba, tak? Jestem gotów walczyć z każdym, to miejsce w rankingu było kwestią czasu, teraz reszta z czołowej 15 nie może mnie już unikać. No i czy chcę z Anikiem walczyć, czy nie chcę na razie? Dobrze. Fanów sobie weźmiemy. A więc mamy w tym momencie 47,5 tysiąca, ładnie. Trening bokserski, no i udało nam się wbić prosty w tułów na drugi poziom. Mały prosty, znaczy zwykły prosty jest na trzech gwiazdkach. Jab w tułów już tutaj zmierza po drugą gwiazdkę, no i reszta jak widać. Tutaj mamy trening Muay Thai, głównie lecieliśmy klincze, no i klincz kolana w tułów mamy, poziom drugi, dwugwiazdkowy, podbródkowe w klinczu też potrenowane oraz kolana w tułów. Trening bokserski za nami, a w nim potrenowałem jab w tułów, który mamy na dwóch gwiazdkach obecnie, jab zwykły również w podróży po czwartą gwiazdkę. Tyler poznał nowy ruch, jest nim kopnięcie zahaczające. No i cyk, obozik za nami, tak więc co tam się wydarzyło, mniej więcej widzieliście, tak więc od razu tutaj przejdziemy do ewolucji zawodnika. Szum medialny, jeszcze tutaj jest niski poziom i myślę, że tak samo dobra walka będzie wleci na średni. Więc tak, jeszcze zanim to zrobimy, jeszcze raz wejdźmy tutaj w naszego przeciwnika. Tak więc James Wick, 3,5 gwiazdki ogólnych umiejętności, tak więc jest troszeczkę lepszy od naszego Tylera. 35 lat, no to wiemy, wysoki, 70 kg i dużo większy zasięg ramion. Jest bokserem, w klinczu bardzo dobrze sobie radzi, kolana w tułów oraz w głowę, w nogę również, wszystko na 4 gwiazdki, kolano w tułów również na 4 gwiazdki, kopnięcie okrężne w tułów na 3. Atrybuty, grappling wysoko, zadawanie ciosów oraz wytrzymałość, wszystko na 3 gwiazdki i skłonności, przygotuj się na intensywny atak w drugiej rundzie, spróbuj szybko zakończyć walkę lub wykonaj obalenie w drugiej rundzie. Tak więc trzeba uważać na tę drugą rundę i najlepiej zakończyć walkę w pierwszej. No to co, jest bokser, wysoki, tak więc spróbujemy właśnie wygrać to w parterze. Myślę, że od razu trzeba będzie w niego wjeżdżać, a więc pójdziemy. A może, chociaż blok mamy trzygwiazdkowy, więc nie jest źle. Dobra, może uderzenia w parterze, 44 punkty. No dawaj, czterogwiazdkowy to będzie mój najlepszy atrybut Tylera i pozycję górną. Dawaj, to trzeba będzie wykorzystać w następnej walce. Tak więc no co, zaczynamy. Coming up next is the UFC lightweight division bout. Tak więc Dufresne z 15 miejsca będzie podejmował niesklasyfikowanego właśnie tego jegomościa. No dobra, zaczynamy. O, tutaj kopnięcie w tułów. Dobra, od razu spróbujmy przejść. Tak jest, okej. Czy oddamy jakieś ciosy? Wyprostujemy się? Dobra. Pierwsze ciosy. Ale już wystarczy. Teraz jakieś przejście na tylny dosiad. Dobra, mamy pół gardę. Tutaj też fajne ciosy można zadawać. Nawet z gardy już na twarz lecą. Tak jest. Uderzenia w parterze wchodzą. Teraz chwilkę poczekamy. Kondycja. I znów wyprostowany Tyler. Okay. Jest przejście. Ma nasze plecy. No, my przejdziemy do gardy.
No, proszę bardzo, jaki szybki wik. I teraz on ma dosiad. Dobrze by było z tego wyjść. Okay. Dobra, jesteśmy bez kondycji, a więc teraz poczekajmy chwilę. Alright, he's got side control here, DC. You know, he's got a lot of different submissions in his arsenal once this fight gets to the ground. No, proszę bardzo, jestem zaskoczony, że Vic dosyć dobrze sobie radzi w parterze. No i znowu mnie zablokował. Dobrze, uda się z tego wstać. Elegancko. A więc wracamy do stójki. No i teraz uwaga. Czy potęczymy troszeczkę? No, jaby były trenowane oraz proste. Dobrze, ale mamy nowy cios. Więc spróbujmy może coś tymi nowymi ciosami. Okej, w stójce nie jest nieźle. Blok już nie działa. Alright, good job by him there to raise the guard and protect his head. He's doing a good job of keeping the guard high, blocking his head and making sure. Dobra, weszło pod nada. Jeszcze poprawimy mu. No, ale niestety, nic z tego jeszcze nie będzie. Jeszcze trzeba będzie go okładać. No, spokojnie, spokojnie, Tyler. Prowadzimy w tej rundzie, mamy obalenie. Tak więc jest dobrze. Sporo też czasu weszło. Tutaj nie wchodzą te kolana. Dobra, jeszcze jedno obalenie. Tak jest, okej, no i wyprostuj się. Dobrze. Dawaj, ten blok zaraz już padnie, okej. A on z tego jeszcze wstanie. Ach, i gdyby to tutaj weszło, ale też nie było groźnej kontry. Vika zablokowane i jeszcze prosty na sam koniec rundy. Dobra, pierwsza runda Taylora. Myślę, że o to nie musimy się przejmować. Były dwa obalenia i bardzo dużo ciosów na twarz Jamesa Vika, tak więc teraz trzeba będzie uważać. Chciałem zakończyć tą walkę w pierwszej rundzie, nie udało się, tak więc teraz uwaga, od razu przechodzimy do parteru. Tak jest, jest obalenie. Okej. Ale wszystko na twarz. Dobra, już na czerwono. Już nie wie, co się dzieje, Vic. No, tutaj trzeba uważać i od razu będzie obalenie? Nie będzie. Jesteśmy w clinchu, tak więc stąd trzeba uciekać. Uciekamy, uciekamy. Dobra. I od razu przejście w nogi. Ale znowu w clinch. Dobra. No to potańczmy. Pięknie. Jest knockdown. Bardzo dobrze. Zamroczony Vic. Dawaj mu teraz kilka sierpowych. Ach, gdyby to weszło. Jeszcze jeden kopniak. Dawaj, dokończymy. Jeszcze żyje. Ej, to mogło zakończyć walkę. No dobra, wchodzimy w nogi. Czy na tyle zmęczony Vic? Nie, uciekamy. Dobra, nic nie atakujemy go w tułów, a też prosty był potrenowany. Też bez kondycji już Tyler. Pięknie, dobra, jest kolejny knockdown 3. To będzie koniec, jeszcze nie, jeszcze wstaje Vic. Dawaj, już go kończymy. Pod siatką, tak jest, już nie wstanie. Nie wstanie, grad ciosów Tylera Dufresne nie pozwala mu się ogarnąć. Jest kolejne zwycięstwo. Elegancko. No to była chyba najcięższa walka jak na razie Tylera, ale dał radę. Nie było żadnego problemu. Kontrolowaliśmy od pierwszej rundy.
No i w drugiej przez knockout. Tak jest, a więc znokautowaliśmy go w sumie w jego najlepszym atrybucie, czyli w oddawaniu ciosów w klinczu. Pięknie. Tyre leci tutaj po najlepszego zawodnika wszechczasów, myślę od razu w pierwszej karierze, no to było coś, myślę. 28,5 tysiąca, jest średni szum, 20 tysięcy fanów. No i dobrze, tak więc jeszcze 3 walki, wygrajmy przed czasem, dostaniemy bonusik. A więc jeszcze sprawdźmy sobie, tak, nie ulepszono tutaj ruchów, nic, no dobra, lecimy. No i dobrze, Tyler jak na razie bardzo dobrze leci w UFC, historia walk, 7 zwycięstw, 1 porażka, tak więc od tutaj UFC, no pierwsza walka, ten debiut, niestety porażka z naszym obecnym rywalem, ale już mamy lepsze tutaj miejsce, jeszcze właśnie, zobaczmy ranking, 14 miejsce Tylera, a nasz rywal chyba dalej będzie nierozstawiony, tak jest, na samym końcu. No więc dobra, już jesteśmy wyżej, tak więc to mnie cieszy. Tak więc ta rywalizacja jak na razie jest zwycięska. No ale to będzie wszystko w tym odcinku. Tak więc no wielkie dzięki za uwagę. Tyler bardzo dobrze nam tutaj się spisuje. Tak więc kolejna walka. No dobra, zobaczmy sobie z kim. Zobaczmy jeszcze na sam koniec. A więc będzie to Leonardo Santos. Mogę odrzucić. Ale nie będę odrzucał. Lecimy od razu, spróbujemy. 42 lata, 183 cm, 70 kg i 191 zasięgu. 6 tygodni będziemy się przygotowywać, tak więc następny odcinek rozpoczniemy walką właśnie z tym gościem, Leonardo Santos. No, zapowiada się całkiem ciekawie, z 11 miejsca. No, to będzie dobry sprawdzian dla Tylera, ale ma 6 tygodni na przygotowanie się do tej walki. No, na pewno będzie się działo, tak więc już serdecznie Was zapraszam na kolejny odcinek. Kiedy? Pewnie jutro. Ale nic nie obiecuję, zobaczymy. No dobrze, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.